Ta nieruchomość była oryginalnie małym, jednopoziomowym mieszkaniem z dużym, nieużytkowym strychem. Właściciele mieli plan, aby zaadaptować strych i stworzyć dużą, wysoką na 2 piętra przestrzeń mieszkalną wypełnioną naturalnym światłem. Na początku zdecydowali się na zatrudnienie architekta, aby mieć pewność, że ich plany są wykonalne. Architekt nie tylko potwierdził, że można zrealizować ich pomysły, ale również podsunął im wiele pomysłów na to, jak efektywnie rozplanować przestrzeń oraz wypełnić pomieszczenia światłem. Strych, na który można się było wcześniej dostać jedynie przez mały włas, oferował właścicielom dużo dodatkowej powierzchni użytkowej. Zamiast dzielić całą powierzchnię na pokoje, właściciele postanowili stworzyć tu dużą, otwartą przestrzeń. Na niższym poziomie umieszczono kuchnię i salon. Dzięki dużemu regałowi na książki, sięgającemu od podłogi do sufitu i sprytnym schowkom wkomponowanym w schody w mieszkaniu jest dużo miejsca do przechowania. Biała kolorystyka, wybrana z myślą o odbijaniu światła, jest przełamana przez kolorowe elementy, takie jak jasnoróżowe wyposażenie kuchni. Dodatkowe oświetlenie tej przestrzeni zapewniają okna dachowe. Wybrano okna w białych ramach, tak by wtapiały się w sufit. A dzięki szklanemu przejściu prowadzącemu na piętro, światło dostające się do pomieszczenia przez okna dachowe oświetla także przestrzeń na parterze. Biuro zlokalizowano na półpiętrze, zagospodarowując wolną przestrzeń. Rozkład łazienki został bardzo dokładnie przemyślany. Wanna znajduje się pod skosem, a prysznic został umieszczony bliżej centralnej, wyższej części strychu. W sypialni przestrzenie pod skosami zostały wykorzystane na szafki. Okna dachowe zapewniają wspaniały widok na niebo i dużą ilość słońca w ciągu dnia. Właściciele zyskali 55 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni mieszkalnej na strychu za cenę około 74 tysięcy funtów.